strach wychodzić na ulicę? Ja osobiście jestem przerażony. Mam dwójkę dzieci. Młodszy Pawełek boi się wychodzić na dwór po tym, jak ten słynny senior polizał mu ucho. To się musi w końcu skończyć. Ludzie już nie wytrzymują z tymi seniorami. Od kilku dni po Facebooku krąży rzekomy fragment programu Uwaga stacji TVN poświęcony gliwickiej dzielnicy Łabędy, a konkretnie patologicznym sytuacjom z udziałem seniorów. W rzekomym reportażu nie zabrakło też dramatycznej muzyki i szokujących wyznań anonimowego informatora, charakterystycznych dla programów interwencyjnych. Pojawiły się w nim też niezgrabne fotomontaże nagich seniorów. Co ciekawe, dziennikarka, która zadaje pytania w materiale, to nasza redakcyjna koleżanka. Jak sama twierdzi, nie miała pojęcia, że wzięła w nim udział. Wczoraj napisała do mnie moja znajoma z pytaniem, czy to ja. No i okazało się, że to ja i to było dla mnie dosyć duże zaskoczenie, ponieważ oficjalnie nie brałam udziału w tym nagraniu i mam nadzieję, że osoby, które wykorzystają mój wizerunek, ponieważ głos też jest elementem wizerunku, mają świadomość tego, że takie poczynania mają konsekwencje prawne. Jak zareagowałaś w pierwszym momencie? Czy byłaś zaskoczona? Oj, no byłam zaskoczona, bo jeszcze w tego typu produkcjach nie występowałam. Telewizja Imperium i stacja TVN to jednak nie jedyne media, które autor wykorzystał w swoim dziele. Jeszcze we wrześniu o sprawie fałszywej strony Rady Dzielnicy, na której pojawił się film, napisał portal 24 Gliwice. Screen artykułu, mimo że dotyczył zupełnie innej sprawy, posłużył do uwiarygodnienia jednej z przedstawionych historii. Rada Dzielnicy Łabędy, która wypowiedziała się we wspomnianym materiale, tym razem odmówiła komentarza. Zdaniem radnych, nagłaśnianie sprawy tylko nakręca twórców fałszywej strony. Ci nie poprzestają jednak w działaniach. I choć rzekomy reportaż już w pierwszej chwili budzi zastrzeżenia, to niektórzy gliwiczanie dali się jednak zwieść amatorsko wklejonemu logu ogólnopolskiej stacji. Możliwe, że i Państwo nieświadomie obserwujecie na Facebooku fałszywą stronę Rady Dzielnicy Łabędy. O pomyłkę nie trudno, ponieważ na pierwszy rzut oka strony wyglądają niemal identycznie. Pierwszą zauważalną różnicą jest inaczej skadrowane zdjęcie w tle. Kiedy dokładnie przyjrzymy się nazwie strony, zauważymy też, że w słowie Łabędy brakuje litery Y. Sami jej twórcy w rozmowie z portalem 24 Gliwice przyznali, że fanpage nie ma na celu nikogo urazić, a jedynie w zabawny sposób pokazać, że młodzi mieszkańcy Łabęd czują się pomijani, ponieważ wiele dzielnicowych inwestycji kierowanych jest właśnie do seniorów. Pytanie, na ile jest to faktyczny manifest, a na ile zwyczajny trolling?